Zaczynamy od razu od strzału z grubej rury, mówiąc tak kolokwialnie. Czyli podstawą tego programu jest podniesienie podatków dla korporacji i jednocześnie obniżenie podatków, maksymalne obniżenie podatków dla małych i średnich polskich firm. Witamy po dłuższej przerwie w Napięku z Drwalem. Dzisiejszym gościem Witold Gadowski. Dzień dobry. Którego dawno nie było. Tak, usprawiedliwię się, że po prostu przez to, że jeżdżę ciągle. Dzieje się. Dzieje się dużo i dlatego nie mogłem tu przyjść, bo nie było mnie w Krakowie. Jak ruch, jakie plany, jak to wszystko widzisz? No ciężko to jest. Ciężko za tym opowiadać, bo nie wiadomo od czego zacząć. Dlatego, że rzeczywiście spontanicznie powstaje Ruch Obrony Polaków. Ludzie godzą się na to, żeby nie być członkami, bo to jest po pierwsze pejoratywnie brzmi, a po drugie zakłada jakąś bezczynność, tylko są uczestnikami tego ruchu i zakładają gniazda. Sokolnie. I teraz też zakładamy gniazda Ruchu Obrony Polaków. I to jako stowarzyszenie, które ma odegrać pewną rolę polityczną. Takie jest założenie. Ludzie sami wiedzą, co mają robić, tylko czekali, nie wiedzieli. Naraz przyjeżdża człowiek i mówi to, co oni myślą. Mówią, to zróbmy razem coś. No to róbmy. No i robimy. Ale robimy to na prowincji. Robimy to jako ruch za ścianka. Wszystko poza Warszawą jest w Polsce prowincją z punktu widzenia Warszawy. Więc najpóźniej zawitamy do Warszawy, żeby tam stworzyć coś, ale najpierw jeździmy po obrzeżach Polski, po małych, średnich miasteczkach i tam jest pięknie. Jest pięknie, naprawdę. Zmieniło się coś w polskim społeczeństwie i ludzie chcą działać. Czują, że coś się złego dzieje z Polską, że nadszedł jakiś czas, w którym trzeba być aktywnym i starają się to robić. Taka intuicja ich wiedzie, a potem jak rozmawiamy, to zaczyna to przybierać realne kształty. A skąd bierzecie, nie wiem, ekspertów, którzy piszą jakiś pomysł, program na to, co... No wybory idą teraz, trzeba będzie kogoś tam wystawić, o ile się da. I zdążycie, wiem, że jednym z tutaj z ludzi, którzy będzie pisał program chyba ekonomiczny, tak? Tak. Roman Kluska, więc znana postać. Tak, to jest przedsiębiorca. Człowiek, któremu najbardziej ufam, jeżeli chodzi o ekonomię, bo na własnej skórze przerobił wszystkie koleje rozwoju ekonomicznego nowoczesnej Polski. I ten program będzie programem konkretnym. Znaczy nie będzie tam lania wody i pustosłowia. Tylko zaczynamy od razu od strzału z grubej rury, mówiąc tak kolokwialnie. Czyli podstawą tego programu jest podniesienie podatków dla korporacji, szczególnie zagranicznych korporacji działających w Polsce. I bez mówienia, że się nie da, bo wszyscy politycy mówią, że to fajnie, ale się nie da. Da się. I jednocześnie obniżenie podatków, maksymalne obniżenie podatków dla małych i średnich polskich firm. Tak, żeby wyrównać szanse, dlatego że korporacje mają ogromne kredyty w swoich macierzystych krajach. Przyjeżdżają z tymi tanimi pieniędzmi i tutaj dumpingiem, nieuczciwą konkurencją niszczą naszą przedsiębiorczość. My musimy zadbać o polską przedsiębiorczość. Bronić polskich przedsiębiorców, zanim nie będziemy mieli żadnego. Stąd też ten program gospodarczy będzie bardzo konkretny. Będzie się opierał na ordynacji podatkowej, którą możemy przeprowadzić, czyli nie wiąże nas gorset przepisów unijnych, a jednocześnie możemy sprawić, żeby przedsiębiorca miał po prostu lepiej. Oczywiście wyrzucenie do pieca całego Polskiego Ładu, to jest podstawa w ogóle rozmowy. Polski Ład jest antyprzedsiębiorczy, niszczący przedsiębiorczość. Trzeba jak najszybciej z tym skończyć. Podobnie jak z piątką dla zwierząt i wszystkimi pomysłami, które po prostu były fantastyczne i głupie. A czy Roman Kluska zechciałby kandydować na przykład? Roman Kluska ma już swoje lata. Jest człowiekiem bardzo takim pokornym, bo życie, przypadki życiowe i też zdrowotne nauczyły go
takiej pokory. Jest człowiekiem głęboko wierzącym, co w ogóle jest budujące. I twierdzi, że chce się przydać tam, gdzie może się przydać. Czyli właśnie w tej warstwie ekonomicznej, w doradztwie, w programie. Cały zespół pod jego kierownictwem tworzy ten program. Ale będzie to program, którym on będzie autorsko sygnował go. Jestem pewien, że będzie dobrym programem dla przedsiębiorców. Takim, który można wprowadzić przy wejściu w koalicję rządową, czy przejęciu władzy od razu. Od razu, konkretnie. Z wyliczeniem. Tak, żeby nie było potem gadania, że jest za duży deficyt budżetowy, albo że są zobowiązania budżetowe, które nie pozwalają na takie ruchy finansowe. Nie, nie. To trzeba zrobić niezależnie od tego, jaka będzie sytuacja finansowa Polski. Bo taki program w ciągu 2 lat przynosi zwiększone dochody do budżetu poprzez powszechność płacenia tych małych podatków i zmniejszenie wypływu z Polski kapitału, który jest po prostu wywożony stąd przez wielkie korporacje za pomocą kruczków prawnych, optymalizacji podatkowej i wszelkich korupcyjnych, nazwijmy to po imieniu, praktyk, które stosują... Lobbing, to się nazywa lobbing. Tak, ale to jest korupcja zwykła, które stosują koncerny na poziomie Brukseli i na poziomie Warszawy. A jaki macie pomysł na ZUS, NFZ? Musimy sobie powiedzieć wprost, bo tutaj nie ma co marzyć. ZUS jest bankrutem. Służba zdrowia, zwłaszcza po dopuszczeniu do niej setek tysięcy Ukraińców, którzy nie składali się na te ubezpieczenia, też jest bankrutem. I możemy sobie powiedzieć tak, możemy kontynuować fikcję darmowej służby zdrowia, powszechnych ubezpieczeń, bądź też zastanowić się, jak to finansować. Zwłaszcza, że problem demograficzny narasta, ludzi czynnych zawodowo jest coraz mniej, ludzi przechodzących na emerytury i renty jest coraz więcej. To są fakty. I teraz możemy o tym nie mówić w ogóle i mówić, jak to będzie pięknie, bo zastosujmy wariant niemiecki, wariant duński, wariant szwedzki. Tak jak mówią politycy, tylko nie dodają, że te kraje, o których mówimy, mają nagromadzone przez pokolenia środki, z których teraz mogą korzystać. A Polska tego kapitału zakładowego nie ma, bo została okradziona przez Sowietów, przez Niemcy. No ale ten kapitał cały czas wypływa, tak jak mówisz, przez tak, te wielkie korporacje. Tak, a poza tym jest okradana po 90 roku. Troszkę tak. Dokręcić śrubkę i więc być może mogłoby się coś znaleźć. Trzeba założyć indywidualne konta ubezpieczeniowe, także emerytom i rencistom. I indywidualne wkłady do kas chorych. Muszą wrócić kasy chorych. Tak, żeby każdy ubezpieczony wiedział, ile ma na koncie, na co sobie może pozwolić, a kiedy będzie musiał dopłacić do interwencji medycznych. Podobnie z ubezpieczeniami społecznymi. Ale do tego trzeba zmienić konstytucję. Czyli wracając do początku, chcemy skończyć dzieje III Rzeczypospolitej, zbudowanej na okrągłym stole Republika Okrągłego Stołu i zacząć od nowa, IV Rzeczpospolitą, nową konstytucją. I teraz tu będzie największa kontrowersja i politycy, jak to słyszą, to spadają ze stołków, bo mówimy, chcemy przesądzić w tej konstytucji ustrój prezydencki. Czyli nie parlamentarno-gabinetowy i prezydencki jak teraz, czyli taki mieszany, nie wiadomo po co, wprowadzający anarchię, zamieszanie, rywalizację ośrodków władzy, tylko chcemy wprowadzić ustrój prezydencki, w którym pełnia władzy spoczywa w rękach prezydenta, wybieranego w powszechnych, bezpośrednich wyborach. Prezydent powołuje rząd, ministrów i ma plenipotencję rozwiązania parlamentu, gdy zaczyna działać na szkodę interesu Rzeczpospolitej. Likwidacja Senatu, likwidacja 360 miejsc w Sejmie, 100-osobowy Sejm. Łatwo policzyć, pozbywamy się 460 darmozjadów, którzy kosztują nas ogromne pieniądze. Nie przez to nawet, że płacimy im apanarze, tylko przez to, że knują, przepychają się przy żłobie i znajdują różne nitki do wyciągania. Zakładają fundacje. Robią różne rzeczy, żeby wyciągać ze wspólnego, czyli nas okradać. Za dużo jest sobie panków w Polsce, trzeba to zlikwidować, tą warstwę. 100 posłów, jeden prezydent, rząd. Niezbyt liczny, bo Polska nie jest aż tak wielkim krajem, żeby mieć taki wielki rząd.
tylu wiceministrów, pełnomocników, doradców i Bóg wie kogo jeszcze. Za tym idzie odchudzenie administracji, za tym idą rozwiązania naprawdę rewolucyjne, bo chcemy zmiany ustroju sądowego poprzez wprowadzenie instytucji wyboru sędziego. Czyli nie klany sędziowskie, które same siebie powołują, tylko zależność sędziego od wyborców. Ludzie wybierają sędziego, jak jest... Przy okazji wyborów można wybrać sędziego. Tak, oczywiście. I w czym to przeszkadza? Ja bym był za tym, żeby tu z okolicy był sędzia, oczywiście, którego wszyscy uzależniony znają. Od naszego głosu. Żeby ludzie wiedzieli, czy jest sprawiedliwy, czy nie. Sędzia sprawiedliwy sobie poradzi. Złodziej, łapówkarz, nie. To jest najlepsza weryfikacja. Nie ma innego systemu do uzdrowienia polskiego wymiaru sprawiedliwości, który jest przeżarty korupcją i zgnilizną. No dobra, a jakie będą takie kryteria doboru tych ludzi na, powiedzmy, takiego właśnie posła, żeby nie było... Ostatnio to rozmawiałem z słuchaczem przez telefon, który właśnie mówi, że nie ma takich kryteriów i później mamy takie, wiesz, gafy, że jest pani w Ministerstwie Środowiska i na wizji u pana Mazurka nie wie, ile jest parków narodowych w Polsce, nie? A zajmuje się środowiskiem. Przecież ta pani, która zajmuje się lasami, wysłała okólnik natychmiast zaprzestać wyrębu drzewa w lesie. Bo mówią ekolodzy, że tu się rabuje i wyrąbuje. No i rzeczywiście regionalni dyrektorzy lasów państwowych zaczęli się drapać w głowę. No nie wolno, to nie wolno. Minister zakazała. Ale za 2 tygodnie przyszedł kolejny okólnik. Ale utrzymać plany gospodarcze związane z wyrębem i sprzedażą drzewa. No i to już kwadratura koła, to tylko pani Henning-Kloska, zwana przeze mnie Klęską, mogła coś takiego wymyślić. No, ale to jest, widzisz, to jak gdyby... Już zapomnijmy o nich tutaj, bo nic, tylko czekasz na następny numer. Jak coś, tylko co zrobić na przyszłość, żeby takich akcji nie było, bo jak dla mnie taki przyszły poseł, to powinien być jakiś test przejść. Przede wszystkim jak będzie 100, to będzie można patrzeć na ręce, bo teraz jak jest 460, to przecież nie jesteśmy w stanie upilnować towarzystwa jako opinia publiczna. Jak będzie ich 100, to każdy będzie znany, bo siłą rzeczy będzie się przewijał. Więc będą się musieli bardziej pilnować. Wystawienie, ordynacja wyborcza, wystawienie kandydatów, to wszystko musi być drobiazgowo przemyślane, ale 100 to lepiej niż 560. Jestem za. Więc 460 na zieloną trawkę. Ale najpierw trzeba wejść, wiesz, w ten klan 460, żeby to rozwarstwić. No właśnie, ludzie często pytają, no dobra, to są piękne marzenia, ale marzenia nic nie kosztują, jak mówią Niemcy. A jak to zrobić? No, trzeba zdobyć poważny wpływ na obecną politykę, wprowadzić poważną reprezentację parlamentarną, a resztę zastraszyć. Żeby się bali. Żeby uchwalili, bo musi być większość konstytucyjna. A jak już uchwalą, to już potem pójdzie z górki. Nie wydaje mi się, żeby sobie tak zabrali szybko korytko. No nie, no, ale trzeba będzie towarzystwo wziąć w karby. No a jaki jest pomysł na takich, co wiesz... Załóżmy, że wejdą z waszego jak gdyby ruchu i tak dalej, a później zmienią flagę, nie? Na ten temat są różne pomysły, ale wtedy prezydent rozwiązuje parlament. Jak za dużo jest tego towarzystwa, takiego zdradzieckiego. Prezydent ma wpływ na działalność parlamentu najpoważniejszy. Rozwiązuje parlament. Parlament nie rządzi. W tej chwili mamy parlamentokrację, która de facto opiera się na tym, że ścierają się ze sobą stronnictwa reprezentujące interesy niemieckie, rosyjskie, żydowskie, chińskie. Tylko nie wiem, czy polskie stronnictwo jest w tym parlamencie. I potem mamy w efekcie takie ustawy, takie wystąpienia, taką małpiarnię, jak w dzisiejszym parlamencie. I na czele jeszcze stoi marszałek, który chce wdeptywać Putina w ziemię obcasikami swojej żony. No przecież to jest mapiarnia. I my mamy za to płacić? Płacimy. No ale w słabym cyrku nie ma publiczności. A tutaj obligatoryjnie siedzimy i patrzymy. I nie wiadomo, czy płakać, czy śmiać się. Ale skąd w ogóle pomysł na ruch? I jak chcecie to sfinansować wszystko? No bo takie akcje to jest kosztowna impreza, nie? To wszystko jest, to się bardzo spontanicznie rodzi. To jest bardzo nietypowy pomysł, bo on rośnie od dołu. Rośnie aktywnością działaczy lokalnych w różnych regionach, w różnych gniazdach. I co więcej, ja jeżdżąc i inicjując ten ruch, od razu wyjaśniam wszystkim, że nie mam zamiaru nigdzie kandydować.
Miałem zamiar być posłem, senatorem, prezydentem, premierem, kimkolwiek. Nie chcę. Ale chcę dopilnować, żeby to wszystko się dobrze toczyło, a potem, żeby moi synowie mi nie mówili, że tato, spaprałeś robotę, gdzie byłeś, jak Polska traciła niepodległość. Na rzecz Unii, czy na rzecz jakichś innych wpływów. No, jak to wygląda, gdy prezydent i premier zostają wezwani na dywanik przez prezydenta innego, jakiegokolwiek kraju, i tam sztorcowani, także stają do pionu, zaczynają inaczej gadać. Proszę zobaczyć, po wizycie na Kapitolu i po wizycie w Białym Domu, pan Duda i pan Tusk zaczęli mówić ludzkim głosem, że się jednak jednoczą w poczuciu zagrożenia, w sprawach obronności, że wspólnie łykną kredyt 2 miliardów dolarów przeznaczony na amerykańskie śmigłowce, że jakoś wspólnie zaczęli. Czyli usłyszeli od pana Bidena: panowie, piaseczkiem to sobie możecie sypać w oczy, ale już łopatkami proszę się nie okładać, bo to brzydko wygląda i będzie brzydka rzecz z wami, jak tak dalej. I co? Uspokoili się. Jeden w ogóle nie gada, drugi tam gada, nie wiadomo co. Nie chcą powiedzieć w ogóle, o czym tak naprawdę rozmawiali z prezydentem Bidenem. A tu się decydują losy naszego bezpieczeństwa, tak? Bo coraz mocniej krąży informacja, że ktoś chce wysłać żołnierzy na Ukrainę. Żołnierzy polskich, tak. Ktoś chce, tylko nikt się nie chce przyznać, kto. A gdzieś to krąży. Premier Grecji po obradach w Paryżu zdradził naszych, że byli w pierwszym szeregu tych, którzy chcą wysłać żołnierzy na Ukrainę. Ja rozumiem, że na Ukrainie walczą polscy ochotnicy. Że walczą ci, którzy z dobrej woli tam są. Tak? Bo uważają, że to jest ważna wojna, że z Rosją trzeba wszędzie i zawsze walczyć. Ja się z tym zgadzam oczywiście. Ale to są ludzie dobrowolnie tam walczący. A kto wyda rozkaz polskim żołnierzom, żeby tam szli i ginęli? Bo przecież to jest hazard ogromny. No, nie wiem, ilu jeszcze Ukraińców z tego pierwszego rzutu chodzi o własnych siłach i żyje. Ukraińskich żołnierzy. Coraz mniej. No właśnie. To jest twarda wojna, ciężka. Więc to nie jest zabawa i film. I teraz kto weźmie odpowiedzialność za wysłanie tych żołnierzy? Jak my mamy się zgodzić wysyłać nasze dzieci? Czy sami się wysyłać tam do tej wojny, o której niewiele wiemy? Nie wiemy, jakie są warunki tam na froncie, nie wiemy nic. Znaczy, jak na moje zdanie, to myśmy powinniśmy zacząć szykować ewentualnie, żeby... Do obrony kraju. Tak. Tak, do obrony kraju. Ja dzisiaj czytałem, że my nie produkujemy prochu na przykład, nie? Że nie produkujemy amunicji. Że no ale dostaniemy kredyt jakiś znowu od Unii Europejskiej. To jest słabe, nie? Najmniejszy z wszystkich krajów. Bardzo mało. Tuskowi się nie udało więcej. No właśnie, jakbyś podsumował te 100 dni. No ale... Bo wiadomo, że pewnie będzie jakaś część, która tam zostanie... Jest taka opowieść chyba Korczaka o Kajtusiu Czarodzieju. No. Kajtusz Czarodziej potrafi zawsze zahipnotyzować publiczność, a potem powiedzieć, co wam się wydawało, o co wam chodzi. A są jakieś dobre rzeczy, które cię zaskoczyły? Czy coś dobrego mnie zaskoczyło? No teraz wracają, znowu temat wraca, że wrócą składki zdrowotne sprzed Nowego Ładu. Mieli cofnąć Polski Ład. No i co? Nie cofnęli. Jakoś im słabo idzie. Jak na mój gust to jest odgrzewanie obietnicy, bo znowu idą wybory samorządowe. Paliwo jest $76 za baryłkę, spadło z 90, a drożeje na naszych stacjach benzynowych. Ale inflacja spadła. I teraz czy to zasługa 100 dni? Ale jak spadła? Przecież zaraz wzrośnie, bo od kwietnia wchodzi 5% VAT na żywność. I zaraz inflacja wzrośnie. Przecież to jest tylko chwilowe, że spada. Ale jest. Jest się czym pochwalić. A Jarek nawet na komisji stwierdził, że to dzięki rządom PiS-u mamy taką inflację. Ja myślę, że to każda pliszka własny ogon chwali. I tak będą nam opowiadać, a to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Jeden i drugi jest wart siebie. Nie ma symetrii między rządem PiS-u a rządem Platformy, bo rząd PiS-u był lepszy dla Polski. Efekty widać. Zbudowali drogi, Polakom się lepiej żyje. Te 8 lat było dobre, lepsze niż poprzednie 8 lat, gdzie 2,5 miliona Polaków musiało wyjechać za chlebem. Donald wysłał młodych Polaków za chlebem i na ich miejsce przyjechali Ukraińcy teraz do Polski. No, to rachunki są proste.
Tylko potem zdarzyło się tak, że w pandemii przetracili 240 miliardów bez kontroli wydawanych, a jednocześnie teraz mówi się, że centralny port komunikacyjny to jest gigantomania i nie jest na nasze siły. Zaraz, centralny port komunikacyjny z wszelkimi dojazdami kolejowymi, z tą całą gwiazdą, która ma być zbudowana dojazdów, ma kosztować 200 miliardów. A oni przetracili w pandemii 240 miliardów. Czyli już by był zbudowany ten port. A jak dodamy do tego pomoc dla Ukrainy, ile tam poszło, to mielibyśmy dwa porty centralne zbudowane. To jak to nas nie stać? Jesteśmy bogatym krajem. Trzy razy port byśmy mogli zbudować. Komunikacyjny. A nie możemy zbudować jednego. I teraz zastanawiam się, czy Polacy nie mogą zarabiać? Chyba ktoś zakazał, bo ten port będzie zarabiał. A tutaj jest krzyk, że nie budować, bo... Mi się wydaje, że... Gigantomania. Bo w Berlinie jest lotnisko. Że jeszcze chwilę musimy poczekać, żeby przeniknąć do tej świadomości. Ale wizyta w Stanach już jak podziałała? Już w sprawie elektrowni atomowej jednym głosem. Pan prezydent i pan premier. I firma Westinghouse. I w ogóle nie ma dyskusji. Czyli tam było baczność, do atomu przystąp, spocznij. I chłopaki już wiedzą, co mają robić. Są szczęśliwe. No ale z drugiej strony, kto ma wybudować tą elektrownię atomową? Nie, no budujmy, oczywiście. Tylko Czesi też budują elektrownię, ale odrzucili Westinghouse w przetargu. Czyli co, jest większa swoboda Czechów niż nas? Bo już nie mówię o Słowacji, bo premier Fico już mówi to, co myśli. A u nas znalazłby się polityk, który powie, no, co myśli. No ale właśnie przez to, co mówi Fico, to też jest jak gdyby wrzucane do worka, że jest prorosyjski bardzo. Bo no, w myśl naszej propagandy, każdy, kto jest realistą, a już nie daj Boże dba o polskie interesy, jest ruską onucą. To jest polskie równanie. Dbasz o polskie interesy bardziej niż o interesy innych, znaczy się, jesteś ruską onucą. Na przykład ostatnio wstała pewna pani na spotkaniu i mówi, proszę pana, dlaczego pan nienawidzi Ukraińców i PiSu? Nie musiałem prostować. Po pierwsze, obce mi jest uczucie nienawiści, bo to jest niemiłe uczucie, a ja lubię się czuć sam ze sobą miło. Więc nie nienawidzę. Po drugie, znam bardzo wielu porządnych Ukraińców, którzy pracują, płacą podatki, budują naszą gospodarkę. Jest takich ludzi bardzo wielu. Na froncie walczą bohaterscy, porządni Ukraińcy, którzy walczą za swoją ojczyznę w tej wojnie. Więc nie mogę nienawidzić Ukraińców. Mam do Ukraińców stosunek trzeźwy, realistyczny. Nie tak jak pan Kaczyński, Kurski i Morawiecki razem wzięci, którzy najpierw kochają, a potem są bliscy nienawiści. Od miłości do nienawiści jest blisko. A tu nie chodzi o uczucia, tylko o rozsądek. Trzeba widzieć polski interes. Ja najpierw widzę polski interes, a potem ukraiński. I uważam, że możemy układać stosunki z Ukrainą poprzez pryzmat polskiego interesu. Możemy to robić. Będziemy na tym zarabiać, Ukraińcy nas będą bardziej szanować, bo nie będą nas widzieć frajerów i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko oczywiste. Jak ja to mówię, to jestem antyukraiński. A jak jestem antyukraiński, to jestem ruską onucą. Sylogizm bardzo prosty. Taki, który teraz pisowcom po prostu nie schodzi z ust. Jednocześnie licytacja, kto będzie bardziej proukraiński, czyli głupiej. Tusk, czy Kaczyński, czy może Duda. Wszyscy lecą do Żołęskiego, żeby ich poklepał po plecach i wtedy się czują dobrze. A może to trzeba Żołęskiego klepać po plecach w Warszawie. Wzywać go czasem na dywanik. I powiedzieć, dostaniecie od nas, ale pod warunkiem. Załatwimy wam coś, ale pod warunkiem czegoś. Polski interes po prostu. Czemu my oduczyliśmy się myśleć w kategoriach polskiego interesu? Zaraz się nam mówi, jesteście antyukraińscy. Nie, nie jesteśmy. Jesteśmy realistami w stosunkach z Ukrainą. Podkreślamy wobec Żydów naszą pozycję i stosunki. Przyjazne, ale z uwzględnieniem naszego interesu. Jesteście antysemitami. Tak? Polacy nauczyli się bać takich inwektyw, bo to są inwektywy niepoparte żadnym realizmem. Więc ja doradzam, podnieśmy głowy, popatrzmy spokojnie na rzeczywistość, pełni własnej wartości, poczucia tego, że coś od nas zależy i zaraz świat się zmienia. Tylko trzeba się pozbyć tego niewolniczego kompleksu,
że musimy kogoś słuchać, przed kimś cały czas się korzyć, komuś cały czas się kłaniać. Znaczy mi się wydaje, że my tak trochę podejmujemy takie, wiesz, nie spontaniczne ruchy, tak jak to oddolnie było to przyjęcie też tych Ukraińców, tego wszystkiego. I rząd też zareagował, że tacy jesteśmy, to dobrze. Ale naród może być taki, naród się może kierować emocją. To jest piękne, ale rząd jest od tego, żeby miał zimne wyrachowanie, zimny rozsądek i dbał o to wszystko. No, po to ich wybieramy. Właśnie, ale jak oni są tacy sami, że też są tacy dobrzy. No pamiętam Kurskiego w Kijowie, czy Kaczyńskiego, jak z Kliczko wyglądał, jak wyszedł do przedszkola w statusie. I to wszystko razem, no nie jest dobre. No. No, a ty jesteś za tym, żeby pomagać Ukrainie? Tak, jestem za tym, żeby pomagać Ukrainie, bo Ukraina walczy z Rosją. A Rosja jest najpotężniejszym naszym... znaczy Rosja, no reżim Putina, który wygrał kolejne wybory teraz w niedzielę. To niespodzianka. Niespodzianka wielka, z jakimiś emerytami. I każdy, kto walczy z reżimem Putina, no musi być naszym sprzymierzeńcem, chociażby czasowym, chwilowym, no bo hamuje zakusy imperializmu ruskiego. Więc ta wojna na Ukrainie jest z tego punktu ważna dla nas. I ważne jest, żeby jak najdłużej Ukraińcy wiązali te siły rosyjskie i sprawiali Rosjanom kłopot w tym myśleniu imperialnym. Ale musimy jednocześnie zbroić się i gotować do obrony Polski. No. Rachunek sił na Ukrainie jest przesądzony. Tu nie mamy co złudzeń. No, porzućmy marzenia. Rosjanie mają potencjał i tym potencjałem, tą masą żelazną, w końcu przełamią front. Wezmą to, co chcą. I nie ma co się łudzić i kierować tymi analizami, pożal się Boże, naszych różnych generałów, którzy mówili, że już niemal zdobyli Moskwę Ukraińcy. Że już są wszędzie, już to idzie super cudownie. Nie będę przez litość wymieniał nazwisk tych generałów. Jeden generał, komunistyczny komornicki, usiadł i przeprowadził rzetelną, normalną analizę. Mówiąc, Ukraińcy nie mają szans w tej wojnie. Z punktu widzenia strategicznego, taktycznego, rachunku sił. Czy to zawsze w tych wojnach jest. Ja pamiętam, jak w Japonii Cesarz się brał na wojnę z Ameryką, to któryś z generałów, czy tam ekonomów przyszedł, że w dłuższej perspektywie nie ma co tego ciągnąć, bo się wykończą. Nie mamy takiego przemysłu i takich zdolności. Człowiek się Yamamoto nazywa. Proszę? Admirał Yamamoto. Tak. Yamamoto. Wziął tabelę produkcji stali, okrętów i powiedział, to już jest przegrane. No i miał rację. Tylko nie przewidział Hiroshimy jeszcze, no. Na dodatek. Jaki byłby pomysł ruchu obrony Polaków na właśnie ten konflikt tutaj i naszą polską rację stanu? Musimy pomagać, w jakim zakresie byłaby to pomoc? Pomoc jest prosta. Chcecie od nas pomocy, chcecie przeładunku przez Jasionkę, chcecie przejazdu przez nasze autostrady. Proszę zezwolić na ekshumację na Wołyniu. Natychmiast. Bo inaczej w ogóle nie ma rozmowy. I proszę unormować swój eksport. Tak, żeby nie zagrażał naszym rolnikom. I okaże się, że stanie się cud i oni potrafią to zrobić. Bo tu nie jest spór ze zwykłym Ukraińcem. Tu nie jest spór z rolnikiem ukraińskim, których prawie nie ma, bo tam są robotnicy rolni. To jest spór z oligarchią ukraińską, która rozkradła majątek ukraiński, narodowy, a w tej chwili korumpuje urzędników w Brukseli i w Warszawie. Co więcej, za chwilę będą chcieli legalizować swoje interesy w Polsce pod płaszczykiem Unii Europejskiej. To są oczywiste rzeczy. To jest jak 2+2. Ale mnie właśnie zastanawia to, że przecież taka sytuacja, jak jest na granicy, nie? I tam jeszcze wyskoczy, nie wiadomo, nie? Bo to wyskoczy jakiś tam Ukrainiec, pokrzyczy śmierć lachom i tak dalej. Nie wiadomo, czy to prowokator, czy nie. Ale prowokator. Ale to Rosjanom woda na młyn. Ale to idzie w świat, nie? To idzie, to się niesie w sieci, zaraz są TikToki, rolki, wszystko, oczywiście, że Ukrainiec i to... Że się podtarł polską flagą. Bo było takie coś. No i trzeba było wklepać dziadowi od razu w łeb i by się skończyła zabawa. To jest jedna rzecz, ale wiesz, że to też nie jest ruska prowokacja i to jest w to ale, graj też. Ale przecież Rosjanom jest... strategia Rosji opiera się na czym? Na agresywnym, demonstracyjnym rozbudzaniu banderyzmu. Bo wiedzą, że na Polaków banderyzm działa jak płachta na byka. Ale to ja czytam, kończę teraz czytać Wielką Rzechownicę Brzezińskiego, książkę z 1997 roku i tu się modus operandi
w tych krajach, które dawniej były dawnymi satelitami, to wszędzie jest. Dzielić na każdym poziomie, w każdej warstwie społecznej, wiesz, bo lepiej po prostu rozwarstwiać społeczeństwo. Poza tym no, musimy sobie zdać sprawę z tego, że SBU jest lepszą służbą specjalną niż polskie służby i nasyciło świat polityczny w Polsce, parlament swoimi agentami. O tym się nie mówi, to jest bardzo niepopularne, ale tak jest. Spójrzmy na te przysłowiowe domy publiczne na Podkarpaciu, założone przez sprawa, braci Rysicz, tak? Kto tam nagrywał, gdzie poszło? Pomówienia, tak? Pomówienia to są. Ale działające. No właśnie mnie cały czas zastanawia marszałek Kuchciński, bo tak zniknął i już... Ale potem się pojawił jako wysoki urzędnik kancelarii premiera, który miał pilnować Morawieckiego. Także on taki niemy, bo on mało się w ogóle odzywał publicznie, pan Kuchciński. Ale przecież tam są też inne postaci polskiego życia politycznego. No możemy się domyśleć, co tam jest i dlaczego... Więc SBU, SBU ukraińskie działa tak jak każda inna służba. Gdybyśmy mieli dobrą służbę specjalną, działalibyśmy na Ukrainie w imię polskich interesów. Ale jakie tam interesy robimy? Żadne. Przypomnę, że w pierwszym podziale pan Żołęski łaskawie ofiarował nam Donieck do odbudowy. No to jedźmy tam, odbudowujmy teraz, tak? Donieck. Tylko obawiam się, że z Putinem będziemy musieli to załatwiać, a nie z Żołęskim. Tymczasem Niemcy już budują, odbudowują różne zakłady na Ukrainie. Teraz niedawno wyszło na jaw, że na przykład Annalena Baerbock, niemiecka minister spraw zagranicznych, miała być na otwarciu stacji ocalania wody w Mikołajowie. Tam, gdzie toczyły się ciężkie walki. Niemcy już zbudowali stację ocalania wody. Nie dojechała, bo akurat nadleciał ruski dron i musieli uciekać przez granicę mołdawską. Bo to niemieccy bardzo odważni politycy. Ale przy okazji wyszło, że Niemcy tam mają inwestycje, że zaraz będą budować kolejne cukrownie, bo już są kontrakty na cukrownie dla Niemców, są kontrakty dla Włochów, są kontrakty dla Francuzów, tylko nie ma kontraktów dla Polaków. No. I pytanie, dlaczego? Dlatego, że nasi politycy zachowują się jak niewolnicy, z kompleksami. Może dlatego, że myśmy te cukrownie sprzedali Niemcom. Większość. I już ich nie mamy. Mamy Zitziker i tam jeszcze jakąś jedną firmę. Rheinland Pfalz, nie pamiętam już, jak się nazywa ta druga. I mamy polski cukier jeszcze, tam resztkę tego. I tyle. Ale nasi politycy zachowują się jak leszcze, mówiąc językiem podwórkowym. Ponieważ przyjedzie Żołęski, poklepie po wystających łopatkach i wszyscy szczęśliwi. Poklepanie nic nie kosztuje. Znaczy mówią, że już się kończy trochę mit Żołęskiego, że już nie jest modne robienie sobie z nim zdjęć i tak dalej. Mam nadzieję, bo on już jest coraz mniej popularny we własnym kraju. Zresztą nie skończy, znaczy nie chcę mu źle życzyć, ale takie mam przeczucie, że nie skończy dobrze. We własnym kraju. To już nie jest kwestia, że tam ruska agentura czy coś zrobi. Po prostu źle się zachowuje wobec własnego narodu. Buduje oligarchię, sprzyja rozkradaniu majątku przeciętnych Ukraińców. Przecież na Ukrainie nie ma średnich i małych przedsiębiorstw. Są biedni ludzie i oligarchowie. W środku nic. Ale oligarchowie są tacy, że nie wiem kto w Polsce, może pan Sołowow ma takie pieniądze. Zresztą też z pochodzenia Ukrainiec. Jakbyśmy tak zaczęli patrzeć na Ukraińców w polskim rządzie, to też byśmy doliczyli wielu. No ale teraz zobacz, jaka to jest też siła i w zasadzie ty też będziesz miał taki dylemat, nie daj Boże, za jakiś czas, bo załóżmy, że z oddolnego tego ruchu pojawi się jakiś kandydat i tak dalej, nie? Niezweryfikowany, albo inaczej, jak gdyby niesprawdzony w boju, bo nie wiesz, co się stanie z ludźmi, jak dostaną pieniądze, podłożą mu jakąś dziewczynę albo coś tam zrobią i on już jest, jak to w słynnych nagraniach ostatnich z Orlenu, będzie chodził na smyczy, nie? No i teraz weź go ściągnij tam z tego piedestałku, na który żeście go tam wybrali, nie? No bo wtedy się będę wstydził, tak? Tak no, ale odpowiem. To już wiesz, będzie. A to się... będzie za późno. No. Na razie nas wszyscy lekceważą, wyśmieją się z tego, co robimy, więc dobra nasza. Ja się z tego bardzo cieszę. Mam nadzieję, że w pierwszym rzucie dzięki temu nie garną się do nas karierowicze. No bo żadnej kariery. Ja mogę oferować tylko pod i łzy.
i pomówienia i zwalczanie. No ale jest jakieś, masz jakiś taki, nie wiem, wiek, doświadczenie i tak dalej, czy... Chcemy, żeby liderami byli ludzie lokalni. Nigdy w naszym stowarzyszeniu nie będzie praktyki spadochroniarzy. Czyli, że ktoś nam się nie mieści w Krakowie, to go wrzucimy do Przemyśla. Absolutnie nie. Mają być ludzie pochodzący stamtąd, bo tam ludzie znają ludzi. Czyli jak pomiędzy siebie wyłaniają, to biorą za to odpowiedzialność. Jeżeli któryś nawali, to będą odpowiadać ci działacze, którzy go wypromowali i znaleźli. Tak, żeby nie za wszystko odpowiadało kierownictwo. Kierownictwo będzie odpowiadało za jakieś główne nurty, które chcemy zrealizować. Właśnie dlatego chcemy taki bardzo szczegółowy program wprowadzić, żeby wiedzieć, co mamy zrobić i z czego można nas rozliczać. Na przykład, to a propos tych rozmów, które tu są prowadzone, chcemy zlikwidować Akademię Sztuki Wojennej. Jako pogrobowca Akademii Obrony Narodowej, czyli przechowalni trepów i różnych tam innych. Nie obrażając oczywiście wielu wartościowych ludzi. Na to miejsce chcemy powołać szkołę rycerską. A czym się będzie różnić szkoła rycerska od Akademii Wojennej? Prestiżem. Przede wszystkim szkoła rycerska to jest coś. W kraju takim, tak egalitarnym jak Polska. Ja jestem za rycerzami, wiesz, i w wymierzaniu sprawiedliwości. Kodeks rycerski będzie obowiązywał wszystkich uczestników kształcenia w murach tej uczelni i wykładowców. Kodeks rycerski. Zachowania niehonorowe będą eliminowały. I będzie bardzo ostra selekcja, a potem bardzo ścisły nadzór nad realizacją wyśrubowanego programu. Tak, żeby nieliczni, którym uda się skończyć szkołę rycerską, stanowili prawdziwą elitę. Elitę armii, służb. To jak już myślimy o takim, wiesz, bo to jest poważna rzecz, to ja się zastanawiam, skąd my weźmiemy tych młodych ludzi do tej szkoły rycerskiej? Ojej, jest trochę tego. Przecież proszę zobaczyć na te stowarzyszenia. Bo to bym musiał wrócić, rozmawialiśmy wcześniej o edukacji, że jednak no ja sam już stawiałbym na dziesięciolatków, nie? No ale proszę zobaczyć, są stowarzyszenia proobronne, mnóstwo ludzi młodych. Są kluby sportowe, gdzie chłopcy i dziewczęta lubią sztuki walki, twarde, przeróżne. Są tacy młodzi ludzie. Znaczy ja byłbym za tym, żeby te wszystkie dawniej kluby były, nie? Tak. Gwardyjski klub Wisła, też gwardyjski klub, czy wojskowy i tak dalej, bo w zasadzie to jest na rybek zdrowego, sprawnego człowieka. Oczywiście. do jakiejś tam poza tym mamy służby. Zjawisko kibiców. Ono ma bardzo złe konotacje, bo wiemy, z czym to się wiąże, jeżeli chodzi o podziemie przestępcze. Kierownictwa tych grup, no, to nie są czyste. Znaczy kierownictwa ucieknął, ale większość tych ludzi pójdzie się... Ale ci ludzie to są porządni ludzie. To są fajne chłopaki. Ich wziąć w obróbkę, nauczyć męstwa, czego wiele nie trzeba będzie, bo oni są tacy, ale honoru, myślenia, rozważania różnych kwestii i patriotyzmu i mamy brylanciki do szlifowania. Po prostu tych wszystkich chłopaków trzeba pozbierać, dziewczyny, poszlifować, mamy rycerzy, którzy będą elitą, będą kierowali. Taki człowiek, jak skończy edukację i uzyska ten prestiż, to on się nie będzie szmacił. On będzie pełen godności, bo ciężko mu to przyjdzie. Będzie musiał drapać pazurami, żeby ukończyć taką uczelnię. To on potem swoich podwładnych też będzie traktował tak, że będzie od nich wymagał. I będzie zwalczał patologię. To jest kwestia wzorców. Tak, tylko że to jest... plan na 10 lat. Tak. Minimum. Oczywiście. Bo jak ja teraz czytałem, właśnie kończę czytać tą książkę Brzezińskiego, to tam właśnie już oni w 97 pisali o Ukrainie, o tym, co się może wydarzyć, różne scenariusze i w zasadzie jeden z nich się realizuje już. Że doszli już do momentu, że no trzeba było się określić. Nie zawiniono ani przez Ukraińców, ani przez Polaków wymianę narodów. No mamy to. 2,5 miliona Polaków na emigrację, 2,5 miliona Ukraińców do Polski. No bo potrzeby rynku pracy. Naraz stworzyło się tyle miejsc opuszczonych przez młodych Polaków. I teraz to musi antagonizować. To nie jest wina Ukraińców ani Polaków, że się zaczynamy antagonizować. Wpuszczono nas w sytuację, w której musimy się antagonizować. Mamy inne zwyczaje, mamy inną religię, mamy inne pochodzenie, mamy inne wartości i wreszcie mamy inny rodzaj patriotyzmu. To musi wejść w kolizję.
ta inżynieria społeczna powoduje konflikt wewnętrzny. Nie mieliśmy tego w Polsce. To nam zafundował rząd PiSu. A kontynuuje rząd Platformy, który chce sprowadzić jeszcze imigrantów, inżynierów i lekarzy z... To się nazywa korpus ekspedycyjny. Korpus ekspedycyjny z krajów najwyżej rozwiniętych. Tak? Tak żeśmy to nazwali, że oni przyjechali na rozpoznanie na razie. Przyjadą magistrzy seksuologii. I radosne tańce posłanek już będą miały powód. Tyle w tej części. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim dzisiejszym gościem Witold Gadowski.